Państwu kolejną maszynę. Przedstawialiśmy maszynę dla rolnictwa, czyli takiej mniejszej produkcji. A tu teraz przedstawię maszynę już takiej bardziej przemysłowo przystosowaną do przerobu tego, co musimy wyczyścić. Więc jest to maszyna Ales 40. Wstępnie czyszczenia takiego szybkiego, żeby oczyścić go z plewów innych zanieczyszczeń, to jest 40 ton na godzinę. Dokładnego ziarna segregowanego pod zasiew, paszę, i to jest 20 ton, czyli połówka z tego, co maszyna wstępna. Cały proces odbywa się podobnie jak i wcześniejsze maszyny, czyli jest koszt zasypowy, przechodzi później to do komory separacji. W tym przypadku mamy 6 kanałów odbioru po prostu ziarna. Tak samo możemy zamontować z tyłu ULF. Głównie to są maszyny, które potrzebują, dla rolników, które potrzebują przemysłowo przerobić bardzo duży tonaż. Prosta zasada działania jak w maszynie zwanej wcześniej. Sterowanie również poprzez całą skrzynkę sterującą, mechanizm zatrzymywania awaryjnego, pewna regulacja obrotów. Jest to maszyna zasilana trzyfazowo. Także polecam też obejrzeć sobie na stronie pracę tej maszyny.